Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym takim odcinku z gier, które będą się pojawiać na tym kanale. Jest to pierwszy odcinek po zmianach. Zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie pobrać tę grę, w którą bardzo dużo gram, naprawdę bardzo dużo, to link znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie zagrać w tę grę na komputerze, to wystarczy, że będziecie mieli BlueStacka. Wszystkie linki macie w opisie, możecie zainstalować. Są to też reflinki, więc pewnie dostanę parę groszy za zainstalowanie. Słuchajcie, gierka jest naprawdę spoko. Jest po angielsku, jest na telefon, na Google Playu, nazywa się Looney Tunes World of Mayhem. Można sobie w nią grać i naprawdę jest mega. Dużo osób w nią grywa, w szczególności z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych. Również z Polski zdarzają się osoby. Pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że też są. Jak widzicie, jest to gierka, gdzie mamy postacie z Looney Tunes, z wariowanych melodii. No i... przepraszam serdecznie, coś mi wleciało do gardła. No i tutaj możemy toczyć różnego rodzaju bitwy, odblokowywać nowe postacie, które będą potem silniejsze i tak dalej, i tak dalej. No sami zobaczycie na tym gameplayu, co jakiś czas będą się pojawiać tutaj odcinki z tej gry. Nie mówię, że zawsze, czy codziennie, ale na pewno co jakiś czas, bo ja... lubię sobie grać w tę grę. Okej, okay, już nie mamy żadnych nagród. Jak widzicie, ja mam bardzo dużo postaci. Naprawdę bardzo dużo, sporo. Nie mam odblokowanych, mam większość. Nie mam odblokowanych tylko chyba czterech. Zobaczmy, pięciu. Pięciu, w tym dwóch legendarnych, jeżeli się nie mylę, bo to nie jest legenda raczej. Nie, to też jest legenda, czyli ja nie mam... I to też jest, czyli czterech legendarnych... A pięciu legendarnych postaci nie mam, czyli to są wszystko legendy, okej. Okay. No jak widzicie, legendy trudno uzyskać, bo musicie mieć naprawdę dużo szczęścia, na przykład w tych loteriach, znaczy tych kołach fortuny, albo no po prostu wydać pieniążki. No mnie nie stać na to, więc nie wydaję. Lecimy do kolejnej bitwy. To jest moja drużyna, która nie jest na tyle mocna, ja muszę jeszcze sobie ją ulepszyć, żeby pokonywać tutaj różnych przeciwników. Ulepszanie jednostek kosztuje surowce, które naprawdę... O, widzicie? No tu już raczej będzie GG, bo oni, twórcy już zaczynają to zmieniać, bo zauważcie, że jak ktoś, jakaś postać pokona w swojej rundzie przeciwnika, w swojej pierwszej rundzie, to dostaje plus 50 ataku. No ja się tu mogę poddać naprawdę, bo raczej nie pokonam tych przeciwników. Zobaczcie, jakie oni... obrażenia będą miały te postacie ogromne. 24 tysiące, jak widzieliście. Więc no, twórcy chcą to zmienić i bardzo dobrze, bo to strasznie psuło rozgrywkę. No i zobaczymy, nie? No tutaj mają ci przeciwnicy naprawdę dobre drużyny, ja nie jestem w stanie wygrywać z nimi. Być może uda mi się w jakoś no, to zmienić, bo na przykład popatrzcie, jak mi za pierwszym razem pokonają te postacie, to jest problem. Dobrze, no jak w pierwszym uderzeniu nic się nie stanie, to ja jestem już w stanie ich wszystkich pokonać, nie? Okej, okay, jak widzicie, no jest dobrze, no. Tu mi tutaj... Okej, okay, mam nadzieję, że będę w stanie ich tutaj wszystkich rozłożyć. Weźmy sobie taunta. Dobra, ci mi tutaj zadają te obrażenia. Okej. Okay. Okay. I oczywiście damage over time, atakujemy w ten sposób i jeszcze raz, dobra, jednego już pokonałem, więc jest spoko. Znowu obrażenia i tutaj ta umiejętność bardzo spoko, bo to są obrażenia, rozchodzą się w czasie, jak widzieliście, to już gościa tutaj jednego pojechałem. Najważniejsze, bo moja drużyna jest bardzo fajna, tylko musi przeżyć, to jest najważniejsze, jak w pierwszej rundzie mojego przeciwnika, w pierwszej rundzie jego postaci przeżyje, to już moja drużyna leci i tam pokonuje tych wszystkich innych. Natomiast no muszę podpracować jeszcze nad większą ilością pancerza, na pewno HP w postaci, bo można jeszcze je bardziej ulepszać, ale to wam pokażę w jaki sposób. Dobra, będziemy mieli Marvina. Ja chyba się uleczę, wiecie co? Lepiej jest się uleczyć, by mnie ten gościu cały tu nie pojechał. No właśnie. Dobra, zmieńmy sobie coś takiego. Jego umiejętności. Dobra.
Oczywiście bierzemy taunta. Dobra, teraz to uderzenie bardzo mocne. Patrzcie, jak mam bardzo duży ten specjalny atak, bardzo dużo zadaje. Okej, okay, jest, pokonaliśmy jednego. Myślę, że wyłączymy tego z gry, bo on jest naprawdę upierdliwą postacią, bo dzięki niemu reszta tych postaci dostaje dodatkowy atak, tak? Dobra, o, myślę, że go już pokonamy dzięki temu, tylko ja bym chciał wyhealować się. Wyhealujmy się, o właśnie. No to nie, i tak nie było zbyt dużo. No ale zawsze coś, no będziemy musieli tutaj właśnie, no popatrzcie ile ma, jakie ma statystyki ten Mervin. No i teraz będzie trzeba go tutaj pojechać i to ostro. Okej, dostał, no i się wyleczył jeszcze, no co za gość, no. No i poskładał mojego, no tak jak mówię, no to jest naprawdę postać jedna z mocniejszych w tej grze. On się sam leczy. To jest masakra, co tu się dzieje. Nie będę, on mnie sam poskłada, jestem pewny. Słuchajcie, zobaczcie. On jest w stanie całą moją drużynę pojechać. Patrzcie, jakie ma statystyki. On się tak snowballuje, że no nie jestem w stanie. Patrzcie, on sam mi pojechał tego. Masakra. No muszę go po prostu ulepszyć jeszcze bardziej, moją drużynę, bo nie jestem w stanie tutaj wygrywać. Dobra, no i teraz tak, ostatnia bitwa. Zobaczmy, jak mi pójdzie. I tu jest znowu Dodge Team, czyli drużyna złożona, która składa się z tego, że główną siłą są uniki. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, ale mamy kontrę na nią, właśnie tego gościa. I myślę, że dzięki temu... Okej, zróbmy jeszcze damage over time. Zróbmy coś takiego. Okej, powinniśmy być na dobrej drodze, żeby ich poskładać wszystkich. Okej, jest okej. Powinniśmy, teraz już powinniśmy wygrać, no bo zostało tylko te postacie. Okej, GG. I tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, ta gierka. Ja będę nisko na podium, bo bardzo mało punktów, patrzcie, ostatni jestem, bardzo mało punktów zebrałem. Tutaj zobaczmy, jakie drużyny w ogóle to są. Okej, no popatrzcie. Czyli taka drużyna jest w stanie wygrać z tym. Ciekawe. Okej. Ta drużyna też, ale ma bardzo mocnego tego, legendarnego. Więc wygrali dzięki temu. No nieźle. No tutaj nie miałem, tu wygrałem, ale tutaj na przykład szans totalnych nie miałem w tej gierce. Nawet nie mogę mogę na nią popatrzeć. Tutaj, w tej chyba. No dobra, nic moi drodzy, tak to wygląda. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.